Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale zagrajmy w Watch Dogs. I cóż, lecimy sobie na górę, cyk. Gdzie ty jesteś tam na górze? Mamy windę. Za pomocą windy. Się przeciśniemy. I cóż. No jeszcze lak na powitanie, Damiena. No dobra. O ja, o kurde. Now I'm spending my final hours standing on the Widow's Walk. That's what they call the lighthouse lookout. The Widow's Walk. Dobra. Did you know that? I didn't. O ja cię kręcasz tu. Everything reeks of conclusion. Ale żeś się zaszył? Kurde, skubaniutki powiem wam. Czekajcie, ten. Mam kolejne odrobiny. Czekajcie, żebym tu nie. O, mam. Dobra. Come on. Surprise, surprise. You got a speech, Damien? Anything you want to say? I know who I am now. That's it? That's all you got? Hey, fuck you! Look at you! You plowed over people to get to a mob boss. You think you're absolved because your cause is what? Noble? You played me. That's what this is about. I played you! Clara is as much your fault. So is your niece. That's why you sent your family away, right? They know what you are. Play a beautiful game, but sometimes you still lose. Blah, blah, blah. Jesus, you guys talk a lot. What are you doing here? Sorry, pal. New contract. Kick it over. What? Come on, kick it over. You know, you guys take things far too personally. That's your problem. That's why this went wrong. There's lessons to be learned here, fellas. Up, 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 up. Phone two. Give it to me. Come on, hand it over. Damien wanted in those final moments. Death, I suppose. I thought I could fix a little girl's death. But instead it led to all of this. Exposed lies, corrupted kings, a broken city. And me, changed man. I don't look back anymore. I don't regret. Look forward. Everything is connected, and I'll use that to expose, to protect, and if necessary, to punish. Co tu się działo? Kurde. Myślałem, że to dłuższe będzie. Mayor Rushmore is dead. Police are not revealing any information. The leaked documents found extensive corruption and deep ties between the mayor and the Chicago South Club leader, Lucky Quinn. Did the mayor kill himself over this exposure? Or was he executed? Tylko tyle nam powiedziano. Director of Public Relations, Charlotte Gardner, has issued a statement regarding the recent CTOS troubles. We knew all along that our CTOS network would be a target for hackers of all strengths and skills. It's been an excellent proving ground to demonstrate how robust our system really is. We're so pleased with the results. Our firewall security withheld the worst of the attacks, and in some cases, trip switches closed the systems off before any access could be gained. Your personal information remains secure. Our CTOS network is restored to full operations.
a world where we want to spend more time with loved ones. Be active in our communities. Have safer, healthier homes and cities. Bloom Industries listen to you and your needs. We are embarking on a global journey. We want the world to be CTOS 2.0, focusing on you, putting you on the global stage. CTOS 2.0, making smart cities even smarter. No dobra. Up next, an interview with a woman who claims to know the vigilante, Aiden Pierce. Renowned child psychologist Yolanda Mendez is with us. Dr. Mendez, your story is extraordinary. You actually know Aiden Pierce, the man we know as the vigilante. Tell us how that came about. I met Mr. Pierce through the family, his sister. This was a surprise to us. We couldn't find any information about him at all. It's great that you've come forward. You were treating her son for trauma? Yes, well, naturally, I can't discuss any of that. Not even their names. No. We wouldn't ask you to. But that's how you met Aiden Pierce. What's he like? It's impossible to say for certain what he's really like. He masks his personality, and he's very good at it. Is he? It isn't like someone playing poker. This is a very smart man who is looking to gain the upper hand in every situation. And you're writing a book. Yes, I am. It's a book about the whole experience, a study on Mr. Pierce. I really wanted to explore this complex man's mind. I'm sure it'll be a fascinating read. Dr. Mendez, thank you. Jeszcze będzie jakiś filmik? DeadSec has had enough. Our warnings have fallen on deaf ears. Our reputation has been attacked by replays such as Default. Heed our final warning. There will be a reckoning. We are vigilant against the Watchers. We are capable. We are unstoppable. We are at war. While a statement from the commissioner's office acknowledges the recent decline in criminal activity, the vigilante known as the Fox is only given the slightest praise for his crime-fighting efforts. An anonymous source told our reporters that members of the police department are more enthusiastic about the vigilante than they are allowed to publicly disclose. With Chicago still reeling from the shocking revelations of Rose Washington's murder and Mayor Rushmore's subsequent death, there has been little appetite for politics or elections. One name that's been floated about is Bloom's VP of Communications, Charlotte Gardner. Her supporters insist Ms. Gardner will restore integrity and trust to a city that sorely needs it. City officials are picking up the pieces from the shocking chaos brought on by a massive CTOS malfunction. The city experienced major power outages, bridge disruptions, and thousands of dollars in damages. While CTOS is back online, many are raising questions about the safety features needed to run a complex system in a major city. I'm bleeding here. You? I'm holding up. I got one last bone for you to chase. Maurice finally gave in, then suddenly he was all talk. Okay. I'll give you a location, the rest you can work out yourself. That's business, huh? Yeah, that's right. It's all business. Geordi's like that. Tidy fixer. Keeps the loose ends clean. Maurice is one of his loose ends. And he's ultimately my problem. He's the one who shot my car. Killed my niece. I want to say we're different, but I don't know anymore. How many people have I hurt? Killed. Who deserves to die? Who decides that? O co tu chodzi? Clean
know some loose ends. I know you'd be back. Guys like us, we don't know when to stop. I ja myślałem, że to już koniec gry, a tu jeszcze... It's done. You're the last. Nie wiem. There is no last. You're in it now. I warn you. These guys. They're like nothing you've ever seen. Posłuchamy sobie jeszcze tutaj. You fucking think it's over? No. But now they have something to fear. What the fuck? What's wrong with you, man? Huh? You're fucked! You get that? We're both fucked! Fucking shoot me! Come on. Huh? Make you sleep better at night. Kill the guy that killed Janice. Good for you, you selfish fuck! Yeah, I deserve it. But ain't gonna change anything. Nothing ever changes. One, two, three, five. One, two. I know it. Musiałem. No i cóż, ukończyliśmy kolejną serię. Aha, sobie tutaj. Thanks to you, CTOS Network has had a successful year. With CTOS Chicago setting the standard, we're proud to announce an expansion into other major cities across the country. Aha. And around the world. Nie mogę tego pominąć. There's no better way to bring the city right to your doorstep. Look for CTOS 2.0 in the new year. CTOS, the future at the touch of a button. Okej, udało się. Udało się. Zaraz zobaczymy. Osiągnięcie. Chyba tak. Jeszcze coś mamy do zrobienia? Nie. No to sobie zakończymy już sobie dzisiejszy materiał. Co i mogę wam tu powiedzieć? Gra jest ukończona. No. Gra mi się mega podobała, nie powiem, że nie. Tylko no. Nieszczęsne te lagi. Czy przełączamy sobie, znaczy zatrzymujemy. Oczywiście muzykę przed prawami autorskimi. Co mogę tu powiedzieć jeszcze? No jeszcze te takie nieszczęsne lagi, co nie? Tutaj się pojawiały. Mam nadzieję, że to nie przeszkadzało. I tak powiem średniało, to przeszkadzało, co nie, podczas nagrywania. No, no przy oglądaniu tutaj może też tak troszeczkę może przeszkadzało wam, no ale nic nie mogę tu zrobić. Bo to wina jest sprzętu, co nie, sprzęt już
szczerze mówiąc, nie jest taki jeszcze no, dobry, co nie, jak na początku mojego zaczynania na YouTubie. Ale jestem zadowolony, że ta gra w ogóle się odpaliła. To się ceni, powiem wam. No to oczywiście FPS-ów było tak średnio, bo myślałem, że będzie jeszcze mniej. Na przykład przy Wiedźminie miałem 25, ale to już mniejsza o to, co nie. Policja, kurde. Dobra. Policja sobie pojechała. Pojedziemy sobie w tamtą stronę. Niektóre misje tutaj były, no, niestety trudne. Ale ja sobie jakoś poradziłem z nimi bez żadnego tam, no, problemu. Powtarzałem to, co nie. Jeszcze, kurde, walnąłem w tego gościa. No, co tam. To jeszcze tu powiem tak szczerze, nie wiem co mówić. Niektóre misje były bardzo długie. No materiały z tej gry były no mega długie. Nie powiem, że nie były długie. Czy krótkie, przepraszam. Tak powiem średnio to tak 40 minut, 50 czasem po godzinie. Znaczy dwa chyba materiały albo trzy się pojawiło. Pojawiło się po godzinie. Najdłuższy to był chyba godzina 15, jak dobrze pamiętam. O panie! Utknęła. Utknęła ciężarówka, czy ten, śmieciarka chyba. Jak to śmiesznie wyglądało. No dobra. Takie coś na zakończenie materiału takie było śmieszne. No, kolejny się zaczął pchać. Trzy materiały, jak tutaj powiedziałem, były po godzinie. Tak się zastanawiam teraz, czy nie wrócić do gry, która zacząłem kiedyś, a nie skończyłem. Nie zastanawiam. Ale ja jeszcze tutaj się pozastanawiam, jeszcze tak bardziej pomyślę, co i jak. Na razie nie będę zapeszał. I cóż. Jeszcze wcisnąłem niepotrzebnie caps lock. I... A tu sobie zakończymy. Czekajcie, mogę przymknąć tu drzwi? Chyba będę mógł. Ojej. O! Albo jednak nie będę zamykał drzwi. Wezmę sobie tego. Well, you know who you've reached. I'm currently away on business, but my associate is more than happy to help you out. Co to, to było? Dziwne. Co? Jak on... Co? Jak on wyleciał? Jak on wyleciał? Miejsce. Dlaczego tu nie mogę nic zrobić? No nic, dobra. Rurociąg wybuchł. No co zrobić? Ale tu ludu teraz się zrobiło, powiem wam. Tu pamiętam, ta misja z tymi egzekutorami to było najgorsze. Najgorsza misja, jaka w ogóle się pojawiła, tak mi się wydaje. Ale macie przedstawienie fajne. Czekajcie. Oj, to było niechcący. Przepraszam. Ktoś będzie dzwonił? Nie, myślałem. No nic. Tu można się bawić przy tej grze, że szok. Mam tyle godzin, że się nie znudzi ta gra.
mi się tam, powiem, nie znudziła w ogóle. Ale też miałem, powiem wam, czasem dość tych misji, które powtarzałem chyba 2 albo 3 razy, nie pamiętam teraz dokładniej. Ale tak to, powiem wam, nie przeszkadzało mi to. Troszeczkę było tych nerwów, że tam nie przeszedłem. Tak się zastanawiam jeszcze, czy to już wspominałem, co nie, bo przeglądam sobie stare playlisty, co ja tam skończyłem, czy zawiesiłem, co nie, przy tym nagrywaniu, i zobaczymy, co tam się pojawi. I cóż, moi drodzy, widzimy się. Tak myślę, wszystko już powiedziałem, co nie, w kolejnych materiałach. I cóż, trzymajcie się, cześć.